występują. Na przekór przeznaczeniu. Co ty robisz? Nie możesz wstawać. Doktor mówił, że masz leżeć przez tydzień. Lekarze to osły. Leż, bo cię przywiążę. Ale uparciuch. Widzisz? Dobrze się czujesz? Nie wiem. Jeśli ja nie pójdę do pracy, to kto? Ja cię zastąpię. Ty? Tak. A kto? Josefita mi pomoże. Nie potrzebuję pielęgniarki. Chcę pracować. Ale nie możesz. Ja się zajmę firmą. Oprócz ciebie ja znam ją najlepiej. Nawet jeśli w to nie wierzysz. Wiem, że jest ciężko. Straciliśmy autobusy, pracowników, a nawet biuro. Ale wszystko się zmieni. Musicie tylko pomóc. Proszę was o cierpliwość i zaufanie. Mój mąż odbuduje firmę. Stworzył ją od zera. Wtedy nikt go nie szantażował. To prawda. Ale niedługo policja znajdzie sprawców. Firma jest skończona. Nawet pani synowie wyjechali. Tak, ale ja zostałam. Od samego początku pomagałam Felicito. Wiecie, że za każdym mężczyzną zawsze stoi kobieta. Oczywiście, wielka kobieta. Dziękuję, wracajcie do pracy. Lituma, nie chce pan zostać kierowcą? Znowu ktoś odszedł? Niedługo sama będę musiała usiąść za kółkiem. Ja chętnie skorzystam. Chciałam pana o coś prosić. Widzi pan, powiedziałam Felicito, że złodzieje nie zabrali pieniędzy. Okłamała go pani? Nie mogłam powiedzieć prawdy. Pan też nie może. Skąd pani weźmie pieniądze? To nie jest problem, już je mam. Teraz Felicito musi wrócić do sił. I może się pozbieramy. W jakiej sprawie pan przyszedł? Mam dobrą wiadomość. Znalazł się właściciel pistoletu. Przyznał się do zabójstwa. Pani synowie są wolni od zarzutów. Wszystkich? Tak. Ale mam kilka pytań. Do mnie? Nie, do ochroniarza. Dzisiaj go nie ma, złapał jakąś grypę. A gdzie mogę go znaleźć?
Dzięki Bogu, ocalała jedna rzecz. Teczka z adresami. Nikogo nie ma. Wracamy. Ja, negro. Dosyć wystarczy. Zakopiemy to i zaczekamy na rozkazy pajączka. A moja część? Zapomniałbym. Proszę. Masz jak zanotować? Tak, słucham. Miniesz Silvanię, dojedziesz do autostrady. 2 kilometry dalej będzie droga gruntowa. Po lewej stronie, dobrze. Albeiro Jaramillo? Tak. Chcę wiedzieć, co mu się zarzuca. Handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą. Macie dowody? Dlaczego pytasz? Chcę wiedzieć, czy to niebezpieczny człowiek. Jeszcze pytasz? Zostawił ci kradzione auto, chciał cię wrobić. Tak, ale dlaczego właśnie mnie? Tego nie wiem. Życie lubi płatać figle. Czy on może być pajączkiem? Nie wykluczamy żadnej hipotezy. Ale coś ci powiem. Za Albeiro jest nagroda, jeśli ktoś wskaże miejsce jego pobytu. Panie kapitanie, ja nie proszę o pieniądze. A ja ich nie proponuję. Poza tym, ty pewnie nic nie wiesz. Wiesz? Tak. Wiem, gdzie jest Albeiro. Mogę pomóc go zatrzymać. Dzień dobry. Armida. Don Ismael, le puedo hacer una pregunta? Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Masz romans z Lucilą? Nie. Dalej kocham ciebie, choć nie wiem, kim jesteś. Wiesz. Pojechałem do klubu ze striptizem. Po co? Żeby poznać twoją przeszłość. Zrozum. Nie jestem już tą kobietą, która tam pracowała. Byłam wtedy samotna, młoda. Myślałam, że ślub z Orlando ułatwi mi życie. Tak jak ślub ze mną. Tak. Ale w Orlando się nie zakochałam. Mówię o tym, bo chyba cię to interesuje. Po co te walizki? Wróciłam do domu, do męża. Bo kiedy kota nie ma, myszy harcują. Nie będzie więcej harców. Sprawdziłem wszystkie nazwiska. Ci ludzie albo nie żyją, albo siedzą w więzieniu, albo zniknęli. Niemożliwe, by żaden się nie znalazł. Nie jesteśmy w Szwajcarii. Może ktoś się znajdzie.
Oby jak najszybciej. Trzeba przepędzić Orlando. Mam pomysł. Lubię twoje pomysły. Odchodzisz? Za mało ci płacę? Załatwię ci podwyżkę. Nie, dziękuję. To nie mój klimat. Wolę pracować w barze. Co się stało? W tej firmie są jeszcze gorsi popaprańcy niż ty. Serio? Jeśli chcesz forsy, daj Armidzie rozwód i się zmyj, bo będzie źle. Armida za mało płaci. Lepsze coś niż nic. Niedobrze, że się tak martwisz. To nie jest zabawa. Nie wiesz, z kim się zadajesz. Po co to zdjęcie? Do legitymacji. Proszę o uśmiech. Dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente. Witaj w domu. Przygotowałam twoje ulubione danie. Kocham cię. Te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres. W porządku. Wszystko uregulowane. Przepraszam za kłopot. Nie szkodzi. Do widzenia. Przypilnuj, żeby mąż Armidy zapłacił. Myślałem, że ty jesteś jej mężem. Nie. Niezły numer z tej twojej byłej. Powinna była powiedzieć prawdę, ale ten plan zaczyna mi się podobać. Armida zrobiła się troskliwa, czuła. Wybaczysz jej? Nie wiem, zobaczymy. Chcę sprawdzić, czy naprawdę jest we mnie zakochana. Przecież to było małżeństwo z rozsądku. Tak, ale później wszystko się zmieniło. Jeśli mam się ożenić, chcę to zrobić z miłości. Taki z ciebie romantyk? Wierzę w miłość. Chcę, żeby Armida też w nią wierzyła. Moje dzieci muszą dostać nauczkę właśnie dlatego, że nie kochają mnie, tylko moje pieniądze. Nie chcę żyć z taką osobą. To znaczy? Zanim ożenię się z Armidą po raz drugi, muszę sprawdzić, czy nie jest ze mną dla pieniędzy. Włóż w to trochę serca. Wiesz, jakie masz szczęście? Ciesz się, że nie jesteś sekretarką. Przerwa. Jaime, dawno cię nie było. Gdzie on jest? Kto? Nie udawaj. Gdzie jest Orlando? Zmarł w Wenezueli, tak?
Gdzie on jest? Nie. Jak to się stało? Armida? Zaczekaj. To ma być zemsta? Nie rozumiem. Chciałem dać ci rozwód, ale teraz na pewno nie dam. Uspokój się. Chcesz, żeby mnie zamordowali? Kto? Co to ma znaczyć? Orlando Camargo zaprasza. Otwierasz klub? Nie, to fotomontaż. U nas nie ma legitymacji. Widzisz, przyznałaś się. Zapłacisz mi za to. Nie wiesz, co to za ludzie. Ja tego nie zrobiłam. To kto? Nie wiem. Najlepiej wyjedź z kraju. Wracaj do Wenezueli. Powodzenia. Chwileczkę. Nie uciekniesz. Kupię ci bilet. Będę wypłacać pensję, tylko podpisz papiery. Pensja może być, pod warunkiem, że przyzwoita. Chrzań się. Ciekawe, kiedy cię znajdą. Ale z ciebie żmija. Nic ci się nie należy. Jaka mściwa. Chcę odzyskać męża. Jego dzieci cię nienawidzą. To nie twój problem. Proszę tu stanąć. Nie. To cię będzie drogo kosztować. Ale się uda. Tak? Przepraszam. Mają państwo ochronę? Nie. Jedzie za nami samochód i motocykl. Zabiją nas. Kto cię szuka? Wszyscy. Nie zatrzymuj się. Oni nie wybaczają. Oszukałeś ich? Można tak powiedzieć. Jedź. Ile ukradłeś? Ty uciekłaś w noc poślubną. Chyba nie chodzi o 500 tysięcy. Kiedyś to był majątek. Jedziemy na komisariat. Nie, żadnej policji. Dogonią nas. Podsumujmy. Został mi dom i konto w Szwajcarii. Tak. I dwa auta. Należą do firmy. Tak jak udziały w klubie. Co jest moje? Zostały jeszcze akcje. Ale dwa lata temu sprzedał pan 70% i zainwestował w firmę. Zostało 30, tak. Mam działki w Barranquilli. Coś jeszcze? Nie. Jest pan pewien? Tak. Nie ma odwrotu. Rozumiem. Ale jeśli pozbędzie się pan wszystkiego, straci swobodę działania. Właśnie o to chodzi. Kiedy mogę podpisać? Za tydzień sfinalizujemy darowiznę dla funduszu. Za tydzień? A nie można wcześniej? Można. Co robisz? To nie moja sprawa. Proszę natychmiast wysiąść. Oczywiście. Spokojnie. Co teraz? Nie wiem, uciekajmy. Nie chcę umierać, nie umrzesz. Chyba odjechali, tak? Wyjrzyj, sam wyjrzyj. Nie chcę. Nie bój się. Wychodzimy. Wsiadać. Wsiadać.
Panie Ismaelu, coś panu powiem. Bardzo pana szanuję. Boję się, że popełnia pan błąd. Zostanie pan bez środków. Będzie zależny od żony i dzieci. Muszę zaryzykować i sprawdzić, czy Arminda naprawdę mnie kocha. Jakie to ma znaczenie? Duże. Zakochałem się. Możesz mnie uznać za szaleńca. Może z wiekiem robię się sentymentalny. Wolałem pana jako cynika. Zrozum. Chcę wiedzieć, czy spędzę ostatnie lata życia u boku kobiety, która mnie kocha. Szybciej. Musisz spłacić długi. Gdybym miał forsę, nie jeździłbym taksówką. Nie udawaj głupiego. Wróciłeś, bo przejąłeś firmę ubezpieczeniową. Nie. Tak, stać cię na spłatę. Ile jesteś winien? Nie powiedziałeś żonie? Nie mówiłeś, że obiecałeś nam sieć nocnych klubów w Caracas, a potem uciekłeś z forsą? Nie wiedziałem, że w Wenezueli wprowadzą komunizm. Jasne. Nie wygłupiaj się, tylko oddaj forsę. Z odsetkami. Ile tego będzie? Chcemy firmę. Całą. Co? Ile im ukradłeś? To nie moja wina. Pomyliłem się w rachunkach. Ale ona może pomóc. Ma męża multimilionera. Ty draniu. Chwileczkę. Myślałem, że to twoja żona. Tak, ale ma drugiego męża. Zapłaci za nią każdą cenę. Dlaczego mi to robisz? Bo mam ochotę. Zatrzymajcie ją i zadzwońcie do męża. Może on ma rację. Nie odbiera? Trudno. Przecież to nie moja wina. Wiem. Ale musisz zrozumieć, że my nie żartujemy. Nie zabijaj jej. Za mnie nie dostaniesz ani grosza. To co mam zrobić? Chcę forsę. Muszę kogoś poświęcić. Wiem, kto może pomóc. Pewnie ściemnia. Nie, pozwól jej zadzwonić. Byle szybko. Niestety trochę się zmieniło. Przechodzimy kryzys i nie możemy dłużej płacić składek pracownikom. W tym roku nie będzie podwyżek. Przepraszam, pani Armida mówi, że pani nie odbiera. Bo jestem zajęta. Oddzwonię. To pilna sprawa. Pilne jest ratowanie firmy. W przeciwieństwie do niej ja pracuję. Ale nie przeszkadzaj.
Na czym skończyliśmy? Muszę z nią porozmawiać. Oddzwonię. Mogę już nie żyć. Zaczniemy od niego. Daj miotełkę. To sprawa życia lub śmierci. Pracownicy potrzebują motywacji. Kiedy ktoś zdobywa nowego klienta, tak jak ja, należy mu się premia. Zdobywanie klientów to twoja praca. Za to dostajesz prowizję. Tak, ale mam tylko ją. Nie proszę o pensję, ale mógłby pan podnieść procent. O nie. Nie będzie wyjątków, zwłaszcza w czasie kryzysu. Proszę pana, jestem zajęty. Dzwoni pani Armida, jest bardzo zdenerwowana. Armidita, przekieruj. Czego ona chce? Tak? Jestem bardzo zajęty. Nie rozłączaj się. To ważne. Zaraz mnie zabiją. Kto cię zabije? Co się dzieje? Narciso, jesteś tam? Potrzebuję pieniędzy. Zostałam porwana razem z Orlando. Uspokój się, zdobędę pieniądze. Wszystko będzie dobrze. Co ty gadasz? Tak się nie robi. Nie zapłacimy ani grosza. Nie rozumie pan, że to nie żart? Nie. Nie jestem pewien. To nie żart? Facet ma pistolet. Trzeba wezwać policję. Jeśli coś piśniecie, to już po nich. To my dyktujemy warunki. Jeśli chcesz zobaczyć swoją laleczkę żywą, musisz zapłacić w dolarach. Kwotę wyślę SMS-em. Myślisz, że tyle mamy? Jestem pewien. Armidita, powiedz im, żeby zadzwonili do mnie. Podaj im numer. Mam dosyć. Nie. Armida, kochanie. To wszystko twoja wina. Chwileczkę, muszę pana zapowiedzieć. Nie ma czasu. Narciso? Ktoś chce zabić Armidę. Co takiego? Może pan udowodnić, że naprawdę ją kocha. Ukryj to dobrze. Na pewno będzie działać? Oczywiście. Dzięki temu zdobędziemy dowody. Nic mi się nie stanie? Nie denerwuj się. Będziesz pod opieką. Nie boję się. Ale wiecie, gdzie jest Albeiro. Dlaczego nie pojedziecie sami? Bo to zawodowiec. Ma ludzi, którzy go chronią. Trzeba rozbić tę grupę. A ja jestem przynętą? Tak. Ale nie bój się, będziemy w pobliżu. Masz mikrofon. Dostaniesz kamizelkę kuloodporną. Kamizelkę? To znaczy, że mogą do mnie strzelać? Nie bój się. Lituma? Tiburcio bardzo się boi? Trzęsie się jak galareta. Nie wiem, czy to dobry pomysł, by go wysyłać. Tylko on może nam pomóc zatrzymać Albeiro. Inaczej facet znów zwieje. To prawda.
ale trzeba chronić chłopaka. Nie bój się, mam plan. Własny, a czyj? Na pewno dobry. W aucie zamontowaliśmy chip. Chip? GPS. A panowie nie jadą? Nie. Będziemy w rozsądnej odległości, żeby nie wystraszyć podejrzanego. To niebezpieczne, potrzeba dwóch. Jesteśmy dwaj. Masz kamizelkę. Rachunki się nie zgadzają. 234 bilety po 1900 peso. Brakuje 9000. Przepraszam, możemy porozmawiać? Tak, proszę. Sprawdź, może coś zostało w autobusie. Proszę. Bardzo mi przykro. Nie wiem, od czego zacząć. Najlepiej powiem wprost. Ja muszę odejść. Jak to? Rezygnuję z pracy. Odchodzisz? Przecież wiesz, w jakiej jesteśmy sytuacji. Gdzie ja teraz znajdę kogoś zaufanego? Rozumiem. I też się martwię. Ale matka jest bardzo chora. To coś poważnego? Wrócisz do nas? Nie sądzę. Ona ma duży guz w wątrobie. Muszę przy niej być. Bardzo mi przykro. Proszę mi wybaczyć. Wie pani, jak to jest, kiedy matka choruje. Chcę przy niej być w jej ostatnich dniach. Oczywiście. Wiesz już, kiedy wyjeżdżasz? Jeszcze dzisiaj. Rozumiem. Nie ma dla niej ratunku? Lekarze mówią, że to koniec. W razie czego możesz na nas liczyć. Daj znać, jaka jest sytuacja. Szczęśliwej podróży. Wie pan, czy właściciel firmy jest w biurze? Szef leży chory w domu. Transport jest w drodze do celu. Pilnujcie, żeby kurczaki nie uciekły. Chodźmy na spacer. Przebiorę się. Przecież ładnie wyglądasz. Zaraz przyjdę. Zmienię tylko buty. W takich nie mogę iść. Pospiesz się. Miguel? Dzisiaj mogę zginąć bohaterską śmiercią. Gdzie? Na wojnie? Chyba nie. Ale dla dobra ojczyzny. Paliłeś coś? Przecież wiesz, że nie palę. Właśnie jadę na akcję. Jak szpieg w filmie. Chcemy złapać Albeiro. Albeiro? Tego oszusta? Tak. Nie wiem, czy się uda. Ale jeśli mogę pomóc, to spróbuję. Jeśli coś mi się stanie, dbaj o rodziców.
por si me llega a pasar algo, para que usted se haga cargo de los viejos, ¿sí? No venga, tío, usted ya me está preocupando. Nie strasz mnie. Jedziesz sam? ¿Usted está yendo solo para eso? Sí, pero tranquilo, tak, que yo vengo con ale mam kamizelkę kuloodporną. Tylko kamizelkę, natychmiast wracaj. Spokojnie, nic mi nie będzie. Jak mam być spokojny? Nigdy nie wiadomo, który dzień będzie ostatni. Ale mam nadzieję, że policja pomoże. Policja to banda osłów. Zadzwonię do ojca. Nie, na razie nie ma o czym mówić. Musimy coś zrobić. A jeśli Albeiro się dowie? Gdzie teraz jesteś? Uspokój się i nie mów nic rodzicom. Albeiro, uciekaj. Tiburcio sprowadził policję, to pułapka. To co? Idziemy? Jesteś wyższa ode mnie. Ale ładnie wyglądasz. A jeśli ona nie żyje? Już nigdy jej nie zobaczymy. Uspokój się. Słyszałem strzał. Facet miał pistolet. Chcą pieniędzy? Tak, właśnie. Nie będą zabijać ofiar. Chcą nas zastraszyć. Taka strategia. Mieli zadzwonić i nie dzwonią. Odezwą się. A jeśli nie? Powiadomimy policję. Chcę do łazienki. Wiesz, gdzie będzie ci lepiej? Na cmentarzu. Tam cię wyślemy. Trudno zdobyć tyle pieniędzy. Tak? To już nie mój problem. Odbierz. Włącz tryb głośno mówiący. Tak? Macie forsę? Trudno tak szybko zdobyć taką sumę. Najpierw chcę usłyszeć Armidę. Ismael, nic ci nie jest? To ten bogacz. Cicho. Forsa ma być dzisiaj. Zrozum, nie zdążę. Daj mi więcej czasu. Nie będziemy czekać. Jeśli ci nie pasuje, zabiję oboje. Nie. Posłuchaj. Teraz będzie krzyczeć twoja kobieta. W porządku. Daj mi jeden dzień. Dobrze, tylko jeden. Ale... Rozłączyli się. Co teraz zrobimy? Musimy zdobyć pieniądze. Pan tyle ma? Nie. To co? Dam wszystko, co mam. Ale potrzeba więcej. Ile ty możesz dać? Ile? Wiem, że to dużo, ale mamy całą firmę. To nasze wszystkie aktywa. Chodzi o życie mojej żony. Wiem. I chcę pomóc. Nie chcę, żeby twoja żona ucierpiała. To w czym problem? Dobrze wiesz, w jakiej jesteśmy sytuacji. Nie mamy płynności finansowej, tracimy klientów. Wzięliśmy pożyczkę. Nie musisz mi przypominać. Chcę ratować żonę. Pomożesz czy nie? Nawet jeśli się zgodzę, jeśli postanowimy zastawić połowę firmy, nadal będzie problem. Może to zrobić tylko Armida, właścicielka firmy. I ja to wymyśliłem, tak. Tylko jedna osoba może ci pomóc.
Don Ismael, para la cooperativa es un... Dla naszego związku to zaszczyt, że możemy pomóc. Tyle przepracowanych lat, tyle wysiłku. Nie zostawimy pana samego. Mów jaśniej. Pożyczysz mi te pieniądze, czy nie? Nie całą sumę. Gdybym ją miał, założyłbym własną firmę. Przepraszam, to nie jest dobry moment na żarty. Możemy pożyczyć... tyle. Tak. To mniej niż połowa. Ale zawsze coś. Na bezrybiu i rak ryba. Potrzebuję gotówki. Będzie jeszcze dzisiaj. Musi pan tylko podpisać umowę i zapłacić odsetki. Nie jesteśmy instytucją charytatywną, działamy dla zysku. Zrobię wszystko, co trzeba. Przyniosę dokumenty. Panie Ismaelu, nie wiem, czy się uda. Na razie mamy same długi. Spokojnie, zdobędę resztę. Idziemy. Dasz radę. Wysiadaj. Panie Albeiro? Albeiro, soy yo, Tiburcio. To ja, Tiburcio. Don Albeiro? Panie Albeiro? Soy yo, to ja. Don Albeiro? Panie Albeiro? Wersja polska TVN. Tekst Patrycja Nowicka, czytał Paweł Straszewski.